Najlepszy rok na świecie. A przed nami w radiowej nomenklaturze to się nazywa wejście, chociaż Małga ma zejście. Ja mam zejście, zdecydowanie. Tak, bardzo Państwa, tak przepraszam zdaje. Ciebie, przepraszam Pawła, przepraszam wszystkich, przepraszam Moja dzisiaj. Droga, po prostu pomyliłaś kolejności, bo to powinna być najpierw zupa, a potem pite. Dobre dziecko wie, że tatusiowi teraz potrzebny jest talerz pożywnej zupki. Dobrze, i w takim razie proponuję dla Pana la specialita. Bardzo dobry ziórek na chleba, albo jeśli pan jest wegetariański, mamy kręca żoma. Ja nie jestem wegetariański, tym niemniej zmienimy kolejność. Dobrze, łaskawy panie, zatem poproszę najpierw 100 gramów dobrze zamrożonej substancji, a dopiero później talerz pożywnej zupki. Wiesz co, ja nie zrozumiałam, bo ja jestem wegetariańska i nie zrozumiałam, co tam był za krem czy inne coś, ale jak słyszę 100 gramów dobrze zmrożonej substancji, to robi mi się niedobrze. Jestem ciekawa dlaczego. Właśnie dlatego, że jesteś wegetariańska, zrezygnowałeś z żurku, z flaków i przeszłeś od razu do substancji. Mam za swoje. Coś mi się tak zdaje. Słuchaj, ale słuchacz dzielnie dzisiaj pomagają. Proszę Państwa, jak wygląda Małgo w stanie wskazującym, a w zasadzie dzień po, to możecie sobie zobaczyć na moim Instagramie, bo mamy relację na żywo. I muszę powiedzieć, że trzymasz się naprawdę całkiem... To się nazywa upadek, znaczy wiesz, jak mi jest głupio, naprawdę. Nieźle. Dobry film, Michael Douglas. Pamiętasz? Tak. Szalał z kijem baseballowym. Mogę dzisiaj szaleje na antenie. Podobnie jak zaszalał pewien abiturient, pewien kierowca. Abiturient chciałam powiedzieć, zobacz, czy mi się słowa plączą. Pijany Niemiec na egzaminie w Szczecinie. Szło mu świetnie do czasu, ponieważ egzaminator na tym placu egzaminacyjnym zaczął podejrzewać, że obywatel Niemiec może być pod wpływem alkoholu. Zobacz, na to zupełnie egzaminie? Tak jak wczoraj. Tak. Niemcy są niemożliwi. Tak, egzaminator wyczuwał od niego woń alkoholu, dostrzegł też szereg zachowań, które mogły świadczyć o tym, że on jedzie na tak zwanym podwójnym gazie. No i instruktor postanowił wezwać policję. No. I wezwał. I co? A wiadomo, ile miał we krwi? Poczekaj, patrzę. Nie wiadomo. Ale no myślę, że co najmniej 1,5 promila. No bo u nich zdaje się można więcej niż u nas, bo u nas 0,2, prawda? Słuchaj, ja bym bała się siebie dzisiaj zbadać. To zachowam się jak kolega, nie zapytam cię, jak przyjechałaś dzisiaj do pracy. Przyszłam na piechotę. Proszę Państwa, no prawda jest taka, że bez względu na narodowość, czy to Rusek, Polak, czy Niemiec, to zawsze smakuje tak samo, prawda? I zdaje się, że się spożywa podobnie. Nie. Tak to się właśnie robi. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami. Ze mną nie ma mocy. Znaczy, proszę Państwa, przy tym dźwięku Małgo nam jakoś zbladła dziwnie i zachowuje się jakoś tak... Paweł! Paweł, przynieś wiadro! Szybko daj wiadro! O, pyta.